Rozum, aby był zdolny do tego boskiego zjednoczenia, musi być opróżniony i oczyszczony ze wszystkiego, co podpada pod zmysły, ogołocony i uwolniony od tego, co sam może jasno zrozumieć, wreszcie wewnętrznie uspokojony, uciszony i oparty na wierze, która jest jedynym, proporcjonalnie najodpowiedniejszym środkiem zjednoczenia duszy z Bogiem. Takie bowiem jest podobieństwo między wiarą a Bogiem, jak między Bogiem widzialnym, w widzeniu uszczęśliwiającym, które będzie w niebie, a poznawanym przez wiarę. Bóg jest nieskończony i wiara takim nam Go przedstawia. Bóg jest jeden w trzech osobach i wiara podaje Go nam, troistego w jedności. Bóg jest ciemnością dla naszego rozumu i wiara również oślepia, pozbawia światła nasz rozum. Tak więc przez ten sam środek objawia się Bóg duszy w boskim świetle, przewyższającym wszelkie zrozumienie. Dlatego im większą wiarę ma dusza, tym więcej się z Bogiem zjednoczy. To właśnie chciał wyrazić święty Paweł, mówiąc: jednoczący się z Bogiem powinien wierzyć, czyli iść do Niego poprzez wiarę, mając rozum oślepiony i zaciemniony w samej tylko wierze. W tej ciemności łączy się dusza z Bogiem, gdyż w niej ukryty jest Bóg, jak to wyraził Dawid w tych słowach: ciemność położył pod swoje stopy i wstąpił na cheruby i leciał na skrzydłach wiatru i uczynił mrok i ciemną wodę kryjówką swoją. Słowami ciemność położył pod swoje stopy i uczynił mrok kryjówką swoją oraz że przebywa w namiocie z ciemnej wody, wskazuje się na ciemność wiary, w której on się zamyka. W słowach zaś wstąpił na cheruby i leciał na skrzydłach wiatru jest wyrażone, że Bóg wznosi się ponad wszelkie poznanie. Przez cheruby rozumie się tu byt rozumny albo poznanie przez kontemplację, zaś skrzydła wiatru oznaczają subtelne i wzniosłe poznanie duchów, nad nimi jest byt Boży, do którego nikt nie może się wznieść o własnych siłach. Podobieństwo tego mamy w Piśmie Świętym, gdzie czytamy, że po wybudowaniu przez Salomona świątyni stąpił Bóg w obłoku i napełnił świątynię, tak że synowie Izraela nic nie mogli widzieć. Wtedy powiedział Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Również Mojżeszowi ukazał się na górze Bóg ukryty w mroku. I zawsze, gdy Bóg objawiał się wyraźniej, ukazywał się w obłoku, jak to na przykład można czytać w Księdze Hioba, gdzie opowiada Pismo Święte, że Bóg mówił do Hioba z wichru ciemnego. Wszystkie te obłoki oznaczają ciemność wiary, w którą jest otoczona boskość, gdy się objawia duszy. Ciemność ta ustąpi, gdy, jak mówi święty Paweł, ustanie to, co jest częściowe, czyli ciemność wiary, a przyjdzie to, co jest doskonałe, to jest światło Boże. Stosownym wyobrażeniem tego może być dla nas wojsko Gedeona. Powiedziano o nim, że wszyscy wojownicy mieli światła w ręku, ale niewidoczne, gdyż były one ukryte w dzbanach, po rozbiciu których ukazało się światło. Dzbany te to obraz wiary kryjącej w sobie światło Boże. Gdy wiara ustanie z końcem doczesnego życia, wówczas ukaże się chwała i światłość boskości, którą ukryła w sobie wiara. Wynika stąd jasno, że dusza, aby dojść w tym życiu do zjednoczenia z Bogiem i do bezpośredniego z Nim obcowania, musi zjednoczyć się z tą ciemnością, w której, jak mówi Salomon, obiecał Bóg przebywać, złączyć się z tym wichrem ciemnym, którym posługiwał się Bóg dla objawienia Hiobowi swoich tajemnic, wreszcie trzymać wśród nocy dzbany Gedeona w swych rękach, czyli w dzbanach swej woli, by mieć w nich światło, to jest zjednoczenie miłości, choć jeszcze w mrokach wiary.
Wtedy po rozbiciu dzbanów życia doczesnego, które jedynie przeszkadzało światłu wiary, ujrzy dusza Boga twarzą w twarz w chwale wiekuistej. Trzeba wiedzieć, że umysł dwoma sposobami może nabywać pojęć i poznań. Drogą naturalną i nadprzyrodzoną. Droga naturalna to wszystko, co rozum może pojąć, czy to za pośrednictwem zmysłów, czy sam przez siebie, czyli drogą refleksji, posługując się już posiadanymi pojęciami. Droga nadprzyrodzona to wszystko, co rozumowi zostaje udzielone ponad miarę jego zdolności i możliwości naturalnych. Z tych pojęć nadprzyrodzonych jedne są cielesne, drugie duchowe. Cielesne są również dwojakie. Jedne otrzymuje się za pośrednictwem zmysłów cielesnych zewnętrznych, inne za pośrednictwem zmysłów cielesnych wewnętrznych, w których zawiera się wszystko to, co wyobraźnia może pojąć, ukształtować i stworzyć. Duchowe pojęcia mają również dwojaką formę. Jedne są wyodrębnione i szczegółowe, inne niewyraźne, ciemne i ogólne. Do wyodrębnionych i szczegółowych zaliczają się cztery rodzaje pojmowań udzielanych duchowi bez pośrednictwa jakichkolwiek zmysłów cielesnych. Są to widzenia, objawienia, słowa i uczucia duchowe. Pojęcie ciemne i ogólne jest tylko jedno, to jest kontemplacja, którą otrzymuje się przez wiarę. W tej kontemplacji chcemy stawić duszę, prowadząc ją do niej poprzez wszystkie inne pojęcia i ogałacając ją z nich. Zatrzymamy się nad poznawaniem i pojęciami, które udzielają się umysłowi w sposób nadprzyrodzony drogą zmysłów cielesnych zewnętrznych, czyli przez wzrok, słuch, powonienie, smak i dotyk. Tą drogą bowiem osoby duchowe zwykły otrzymywać obrazy i zjawiska nadprzyrodzone. I tak odnośnie do wzroku miewają widzenia postaci i osób z drugiego świata, świętych, dobrych i złych aniołów, niekiedy też świateł i blasków niezwykłych. Za pomocą słuchu słyszą nadzwyczajne głosy i słowa, które wymawiają widziane przez nie osoby lub inne niewidoczne. Powonieniem odczuwają czasem najmilsze zapachy, nie wiedząc skąd pochodzą. Także zmysłem smaku zdarza się im odczuwać wielką przyjemność, a dotykiem wielką rozkosz, i to czasem w tak wielkiej mierze, że wydaje się, iż całe ciało i wszystkie kości radują się, rozkwitają i zanurzają w rozkoszy. Ten stan zwykło się nazywać namaszczeniem ducha, które przelewa się na członki czystych dusz. Te smakowania zmysłowe spotyka się często u osób duchowych, gdyż uniesienie i pobożność ducha każde na swój sposób w większej lub mniejszej mierze udzielają się zmysłom. Trzeba zaś wiedzieć, że chociaż wszystkie te rzeczy mogą się zdarzać zmysłom ciała, drogą Bożą, nigdy jednak nie wolno im ufać ani ich dopuszczać, trzeba raczej od nich uciekać, nie badając nawet, czy są dobre czy złe. Im bardziej są zewnętrzne i cielesne, tym mniej pewne jest ich pochodzenie od Boga. Dla Boga bowiem bardziej właściwe i zwyczajne jest udzielanie się w duchu, czym jest więcej bezpieczeństwa i korzyści dla duszy niż przy udzielaniu się zmysłowym, w którym zazwyczaj jest wiele niebezpieczeństwa i złudy, ponieważ zmysł cielesny chce być sędzią i rozjemcą w sprawach duchowych, uważając je za takie, jakimi je odczuwa, podczas gdy one są tak różne, jak różne jest ciało od duszy, a zmysły od rozumu. Albowiem zmysły ciała jeszcze mniej pojmują rzeczy duchowe, aniżeli zwierzę pojmuje rzeczy rozumne. Kto więc podobne rzeczy ceni,
bardzo błądzi i naraża się na wielkie niebezpieczeństwo złudzenia, a przynajmniej stawia sobie całkowitą przeszkodę w drodze do wartości duchowych. Wszystkie rzeczy cielesne nie mają żadnej proporcji do rzeczy duchowych. Dlatego należy zawsze podejrzewać, że pochodzą one nie od Boga, lecz raczej od szatana, który odnośnie do rzeczy bardziej zewnętrznych i cielesnych ma większy wpływ i łatwiej tu może oszukać niż w tym, co bardziej wewnętrzne i duchowe. Przedmioty i kształty cielesne im bardziej same w sobie są zewnętrzne, tym mniej przynoszą korzyści wewnętrznej i duchowej, a to z powodu ogromnej odległości i dysproporcji między rzeczami cielesnymi a duchowymi. Bo chociaż udziela się z nich coś duchowego, jak to ma zawsze miejsce w tych, które są od Boga, jednakże o wiele mniej, niż gdyby raczej same te rzeczy były duchowe i wewnętrzne. Stąd też odpowiedniejsze są one i sposobniejsze do spowodowania w duszy błędów, zarozumiałości i próżności. Jako uchwytne i materialne pobudzają wiele zmysły i zdają się duszy czymś wielkim, także idzie za nimi, a opuszcza wiarę, sądząc, że ich światło jest przewodnikiem i środkiem do celu jej pragnień, to jest do zjednoczenia z Bogiem. I tym bardziej zatraca drogę i środek, którym jest wiara, im wyżej ceni te rzeczy. Ponadto w duszę przeżywającą te nadprzyrodzone rzeczy często wkrada się niepostrzeżenie osobiste przekonanie o ich wartości przed Bogiem, co jest przeciwne pokorze. Także i szatan sprytnie wprowadza w duszę zadowolenie z siebie, czasem skryte, czasem dość jawne. W tym celu ukazuje jej zmysłom często zjawy, przedstawiając wzrokowi postacie świętych i blaski najwspanialsze, słuchowi łudzące słowa, a po wonieniu zapachy miłe i słodkości ustom, natomiast dotykowi rozkosz, a znęciwszy w ten sposób zmysły, wtrąca je w wielkie nieszczęście. Dlatego też należy zawsze odrzucać takie zjawiska i uczucia, a choćby niektóre z nich były od Boga, nie będzie w tym dla niego obrazy, zaś dusza, broniąc się przeciw nim i nie szukając ich, nie pozbawia się skutku i owocu, jakie Bóg przez nie wywołać w niej pragnie. Przyczyna tego jest w tym, że widzenie cielesne albo odczucie w jakimś innym zmyśle, czy też w formie bardziej wewnętrznego udzielania się, jeśli pochodzi od Boga, w tym samym momencie, w którym się ukazuje, czy daje odczuć, sprawia swoje skutki w duchu, nie dając duszy czasu na decyzję, czy coś się chce, czy nie chce. Bo jak Bóg daje pewne rzeczy sposobem nadprzyrodzonym, bez wystarczającego uzdolnienia i starania ze strony duszy, tak bez starania czy uzdolnienia sprawia też skutek, jaki przez te rzeczy zdziałać w niej pragnie. Jest to bowiem sprawa, która dopełnia się w duchu biernie. Dokonuje się to lub nie dokonuje, niezależnie od tego, czy się tych rzeczy pragnie, czy nie. Podobnie jak gdy kogoś obnażonego wrzucą w ogień, nic nie pomoże chcieć czy nie chcieć spłonąć, bo ogień przemocą będzie czynił swoje. Tak też te prawdziwe widzenia i objawienia, chociaż dusza ich nie pragnie, sprawiają swoje skutki i to przede wszystkim w niej, a nie w ciele. Jeżeli zaś pochodzą od szatana, bez zgody duszy, wprowadzają w nią zamieszanie, oschłość, próżność lub zarozumiałość ducha. Nie są one jednak nigdy tak skuteczne w czynieniu zła w duszy, jak skuteczne w czynieniu dobra są te, które pochodzą od Boga. Szatan bowiem może tylko pobudzić pierwsze poruszenia woli. Nie wzrusza jej jednak do głębi, jeśli ona sama tego nie zechce. Niepokój spowodowany przez szatana nie będzie trwał długo, jeżeli dusza nie przyczyni się do tego przez swoją słabość i przez brak oporu. Natomiast wszystko, co pochodzi od Boga, przenika duszę, porusza wolę do miłości i działa tak skutecznie, że dusza nie może się oprzeć, choćby chciała, podobnie jak szkło nie może się oprzeć padającym na nie promieniom słonecznym.
Nigdy zatem nie powinna dusza ośmielać się pragnąć i dopuszczać do siebie tych objawień, choćby nawet były, jak mówią, od Boga. Gdyby pragnęła je przyjmować, spadnie na nią 6 przykrych następstw. Pierwsze. Pomniejszy swoją wiarę, gdyż doświadczenie zmysłowe bardzo osłabia wiarę, ponieważ wiara, jak mówiliśmy, przekracza wszelkie odczucie zmysłowe. Nie zamykając oczu na te wszystkie rzeczy zmysłowe, pozbawia się środka zjednoczenia z Bogiem. Drugie. Objawienia te nieodrzucone są przeszkodą dla ducha, bo na nich zatrzymuje się dusza i duch nie może wzlecieć do tego, co jest niewidzialne. To właśnie była jedna z przyczyn, dla których Zbawiciel powiedział uczniom, iż lepiej jest, by on odszedł od nich, bo inaczej nie przyjdzie Duch Święty. Dlatego również Marię Magdalenę, która po zmartwychwstaniu przypadła do jego stóp, oddalił, by umocniła się w wierze. Trzecie. Dusza zatrzymuje się na posiadaniu tych objawień, nie dąży do prawdziwego wyrzeczenia i ogołocenia ducha. Czwarte. Traci wewnętrzny skutek i ducha tych objawień, gdyż zwraca oczy na to, co w nich zmysłowe, a co stanowi wartość podrzędną. Dlatego nie utrzymuje już tak obficie ducha, którego one sprawiają, ten bowiem udziela się i zachowuje dzięki wyrzeczeniu się wszystkiego, co odczuwalne i bardzo różne od czystej duchowości. Piąte. Traci łaski Boże, gdyż je sobie przywłaszcza i nie korzysta z nich należycie. Przywłaszczać je zaś sobie i nie korzystać z nich, to znaczy pragnąć ich, uważając je za swoje. A przecież Bóg nie daje ich duszy na własność. Dusza nie powinna zapomnieć, że są one własnością Boga. Szóste. Pożądanie tych objawień otwiera duszę szatanowi, by mógł duszę oszukiwać innymi widziadłami, które umie on bardzo naśladować i przedstawiać je duszy jako dobre. Mówi apostoł, że diabeł może się przemienić w anioła światłości. Jest więc zawsze rzeczą stosowną, by dusza odrzucała te zjawiska z zamkniętymi oczami, od kogokolwiek by pochodziły. Jeżeli tego nie uczyni, da miejsce zjawom diabelskim i taką moc szatanowi, że nie tylko jedne zjawy będzie przyjmować za drugie, lecz tym sposobem mnożyć się będą te od złego ducha, a ustawać te od Boga i dojdzie do tego, że pozostaną same diabelskie. Doświadczyło tego wiele dusz nieostrożnych i nieroztropnych, które do tego stopnia się czuły bezpieczne, przyjmując te rzeczy, że wiele spośród nich musiało wielkiego użyć trudu, by wrócić do Boga przez czystą wiarę. A niemało było takich, które nie mogły wcale wrócić, gdyż szatan już je zbyt usiedlił. Dlatego pożyteczne jest zamykać się i bronić przed nimi wszystkimi. Odrzucając bowiem złe, unika się błędów diabelskich, a odrzucając dobre, unika się przeszkody w wierze i duch zbiera z nich owoce. Jeśli wówczas, kiedy dusza je przyjmuje, Bóg je odbiera, ponieważ zagarnia je na własność, nie wykorzystując ich odpowiednio, a szatan wprowadza i pomnaża swoje, znajdując dla nich miejsce i okazję, to przeciwnie, gdy dusza wyrzeka się ich i jest im przeciwna, zły duch zaczyna ustępować, widząc, że nie sprawia szkody. Bóg zaś zwiększa i pomnaża łaski w tej pokornej i ogołoconej duszy, stawiając ją nad wieloma, jak tego sługę, który był wierny w małym. Jeśli zaś dusza pośród tych łask będzie dalej wierna i powściągliwa, nie przestanie jej Bóg podnosić ze stopnia na stopień, aż do boskiego zjednoczenia i przemienienia. Zbawiciel bowiem próbuje i podnosi duszę w ten sposób, że najpierw daje jej w dziedzinie zmysłów rzeczy zewnętrzne i dobra niższe odpowiednio do jej słabych zdolności. Skoro jednak zachowa się jak powinna, przyjmując te pierwsze kąski ze wstrzemięźliwością jedynie dla podtrzymania swych sił, prowadzi ją do obfitszego i wykwintniejszego pokarmu.
I tak stopniowo, zwyciężywszy szatana na pierwszym, pójdzie na drugi stopień, zwyciężywszy go na drugim, pójdzie na trzeci, przechodząc poprzez wszystkie siedem mieszkań, czyli przez siedem stopni miłości, aż oblubieniec wprowadził ją do piwnicy winnej, do pełni swojej miłości. Szczęśliwa dusza, która umie walczyć przeciw tej bestii apokaliptycznej, mającej siedem głów, przeciwstawionych siedmiu stopniom miłości. Głowami tymi walczy przeciw każdemu i każda z osobna walczy z duszą w każdym z tych mieszkań, w którym ona przebywa, ćwicząc się i zdobywając każdy stopień miłości Bożej. Jeśli jednak dusza potykając się będzie wiernie i na każdym z nich zwyciężać, niewątpliwie zasłuży sobie na przechodzenie ze stopnia na stopień, z mieszkania do mieszkania, aż dojdzie do ostatniego, pozostawiając bestii, która toczyła z nią zaciekłą walkę, uciętych jej siedem łbów. Mówi bowiem święty Jan, że dano jej walczyć ze świętymi i próbować ich zwyciężać na każdym z tych stopni miłości, używając przeciw każdemu odpowiednich broni i machin wojennych. Jakże to bolesne, że wielu, stając do walki z bestią, nawet nie wie, że aby odciąć jej pierwszą głowę, trzeba się wyrzec rzeczy zmysłowych i świata. A jeśli niektórzy odetną jej tę pierwszą głowę, nie odcinają drugiej, to jest widzeń zmysłowych, o których mówiliśmy. Jeszcze smutniejsze jest to, że niektórych, co odcięli bestii nie tylko pierwszą, drugą, ale i trzecią głowę, oznaczającą oderwanie się od doznań w zmysłach zewnętrznych i postąpienie ze stanu medytacji wyżej, w chwili wejścia w krąg czysto duchowy, zwycięża ta duchowa bestia. Wówczas podnosi ona przeciw nim i wskrzesza wszystkie swoje głowy aż do pierwszej, i po wtórnym upadku stają się późniejsze ich rzeczy gorsze niż pierwsze, bo diabeł bierze ze sobą siedem innych duchów gorszych niż on sam. Jeśli człowiek duchowy pragnie odciąć pierwszą i drugą głowę tej bestii, wchodząc w ten sposób do pierwszego mieszkania miłości i do drugiego mieszkania żywej wiary, musi zaprzeć się wszystkich wrażeń i rozkoszy doczesnych, podpadających pod zmysły zewnętrzne, nie pragnąc zajmować się tym, co wnika przez zmysły, a co bardzo osłabia wiarę. Zrozumiałe jest, że te widzenia i wrażenia zmysłowe nie mogą być środkiem do zjednoczenia, bo nie są w żadnej proporcji do Boga. To była jedna z przyczyn, dla której Pan nie chciał, by go dotknęła Magdalena. Widzimy ten sam problem także w przypadku świętego Tomasza. Szatan cieszy się bardzo, gdy dusza pragnie objawień i jest skłonna do nich. Ma bowiem wówczas wiele sposobności, by ją łudzić i jak tylko zdoła umniejszać wiarę. W takiej duszy, jak już mówiliśmy, wielka jest nieczułość odnośnie do wiary. Cierpi ona również rozmaite pokusy i dochodzi do różnych niedorzeczności.